serdecznie. Cześć. W kolejnym odcinku o konopiach znajdujemy się w restauracji cudownej pod piękną nazwą Miłość w Poznaniu na Garbarach. Także zapraszamy do miłości, jeżeli wam brakuje jej. A większości ludzi na świecie brakuje miłości, bo są zajęci biegiem, rozszarpywaniem swoich spraw, które tak naprawdę w świetle istnienia są błahe. Ale my nie o tym, tylko dzisiaj sobie porozmawiamy, opowiemy wam o naszych produkcikach, które produkujemy w Poznaniu jako Santa Maria. Założyliśmy firmę, mamy poodbierane sanepidy, posadziliśmy pola troszeczkę pod Poznaniem, pół hektara. Także wszystkie produkty, które będziemy robić, są też tworzone z miłością, tak jak ta nazwa restauracji, w której się znajdujemy. Na pierwszy strzał opowiadaliśmy w pierwszym odcinku, co można z tego wszystkiego pozyskać. Dzisiaj mamy akurat jedną z tych dziedzin, z nasionek. Produkty spożywcze, dokładnie, z nasion. Produkty spożywcze z nasionek, mąka, olej i białko konopne, czyli mielone nasiona konopne, ale nieodtłuszczone. Nieodtłuszczone, ponieważ to jest eleganckie źródło właśnie tłuszczy roślinnych dla wszystkich sportowców. To sobie można do koktajli dodawać. Nie tylko dla sportowców, dla wszystkich, co na przykład też stosują dietę wegańską czy wegetariańską i nie stosują tłuszczy roślinnych, takie tłuszcze zwierzęce. Jak najbardziej. No, tak samo ten olej jest czystym tłuszczem roślinnym, bogatym w kwasy omega-3, omega-6. I on tam ma tą, jakby ten łańcuch tych kwasów tam bardzo wyjątkowy spośród wszystkich olejów, dlatego jest tak rozchwytywany i tak popularny jest olej z konopi. Można go sobie świetnie mieszać z różnymi przyprawami, czy też warzywami, czosnkiem, papryką, bazylią, rozmarynem, tworzyć sobie różne kompozycje smakowe, używać go do sałatek, do pieczywa, nie do pieczenia, tylko do pieczywa, do jakiejś pizzuszki, żeby polać sobie jakąś potrawę. Świetnie się taki olej komponuje. Podczas powstawania takiego oleju, jak go tłoczymy, jako tak zwany odpad, chociaż to błędna nazwa, powstaje makuch konopny. Z tego makucha moglibyśmy również zrobić, nie wiem, jakieś chipsy, jakąś prażonkę, cokolwiek, jakieś przekąski. Na ten moment tworzymy z tego mąkę konopną, która dalej może służyć w waszej kuchni jako baza do naleśników, ciast i różnego rodzaju potraw, ponieważ ogranicza nas tylko fantazja. Dokładnie tak. My sobie do tego oleju dokroiliśmy właśnie czosnek, też mamy w sumie sprzedaży z czosnkiem. Zajebiście się komponują te dwa walory smakowe. Synergia się tam w ogóle tworzy, powstaje nowy smak. Tak jest, jak z pizzy gdzieś zamawialiśmy czy coś, zawsze laliśmy sobie olejem i był czosnkowy. Oliwa. Oliwa. No różnie było, bo było też oliwa, no, ale tam jakiś olej. Nie wyciągnie się tego. Nie wyciągnie tyle, co wyciąga nasza ładna konopia. Generalnie czuć to kozacko. My jak zrobiliśmy sobie pierwszy raz taki eksperyment na biurze, to 4 dni zamawialiśmy pod rząd non-stop jakieś potrawy, żeby tylko lać ten olej. I wypiliśmy go bardzo dużo. Degustacja na targach też pokazała, że bardzo przypada. Tak jest, jeden tak zrobił. Zamieszał, wsadził do buzi i tak było. Nie wiem, co powiedzieć. Widać było na jego twarzy, że go zamurowało ze smaku. Tyle wyciągnęło tego cząstka. Dlatego też nieprzypadkowo jesteśmy w restauracji. Nieprzypadkowo pierwszy odcinek też był w restauracji, ponieważ krążymy sobie po różnych ciekawych, dobrych restauracjach, gdzie właściciele mają właściwą filozofię i chcą dawać ludziom dobre jedzenie przygotowane z miłością, a nie, no nie chciałem, no, nasz przyjaciel leżący jeszcze się obrali, ale zmielonego z budą po prostu w jakimś tam opakowaniu. I nazywać to pięknym jedzeniem. Mało ludzi sobie zdaje, że część albo nawet większość tych super restauracji, w których płacą ładną kwotkę za danie, to po składniki jeździ do Makro albo do Biedronki. To nic wspólnego z dobrym jedzeniem nie ma. No i my właśnie poszukujemy takich restauracji, które tą filozofię mają fajną, które nie boją się nowych rozwiązań i wprowadzamy do oferty właśnie. My proponujemy produkty konopne, pokazujemy jakieś wstępne przepisy, co można z tego przygotować, a jak wprawny kucharz dostanie takie narzędzia w swoje ręce, to dopiero się dzieje. Tak jak z sprawną krawcową. Tak jak z sprawną krawcową. Każdy, kto ma sprawne dłonie, jest umiejętny, sobie poradzi ze wszystkim.
mąkę, a też mówiliśmy o pieczeniu, smażeniu, no żeby nie... Kwasy nienasycone nie zmieniały się w nasycone, jeżeli może się pamięć skończyła. Jeżeli chodzi o... No właśnie, nie można smażyć na tym oleju, ponieważ nasycone zmieniają się w nienasycone i to jest niewłaściwe dla naszego organizmu. Po prostu. Większość rzeczy smażonych jest dla nas niezdrowa. Wiadomo, powinniśmy zwracać uwagę, czy smażymy to na fajnej oliwie z oliwek, czy na kujawskim z Biedronki, który 2 lata stał na palecie przed magazynem, przed hurtownią i wchłonął z tej butelki cały ropopochodny plastik na zdrowy smak tego. Czy właśnie tam szkło ciemne, żeby się nie utleniało, to wszystko ma znaczenie. Tu pewnie kamera nam tego nie wyostrzy, ale jeżeli spojrzycie czasem na ten olej, robi się tutaj osad. I ten osad zostawiamy jak najbardziej celowo, ponieważ wiemy, że to są wszystko mikro, makro elementy z nasion, które gdzieś tam się przedostały przez pierwszy etap filtracji, ponieważ my tych olej nie rafinujemy, nie oczyszczamy w jakieś dziwne, chemiczne sposoby, żeby on był bardziej klarowny, jeszcze bardziej żółty. Po co? On jest naturalny, taki jak powinien być, czyli ze zmiażdżonych nasion, wykapany, zamknięty w butelkę, 100% natury. I my wiemy, że on przez ten osad może się zepsuć 2 tygodnie szybciej. Tylko teraz pytanie, czy jesteś leniem i potrzebujesz po prostu produkt, który będzie miał, nie wiem, 100 lat przydatności, bo i tak tego nie używasz. I ładnie wyglądał na Instagramie. I będzie ładnie wyglądał na Instagramie. Czy chcesz mieć produkt, który rzeczywiście spożywając będzie miał wpływ na twoje zdrowie i to wpływ pozytywny. Każdy sobie powinien rozważyć, co chce w życiu robić. My wiemy, jaką drogą podążamy, więc wybraliśmy tą drogę, że będziemy wam tłumaczyć, czemu tam jest osad. Szliśmy kiedyś na skróty i nie doszliśmy za daleko, ponieważ oszukiwanie, wszyscy oszukacie, ale nie samego siebie. Także nie ma co się oszukiwać, trzeba działać. I tak jak później z tego odpadków nie ma, tak jak już zdążyliśmy zauważyć, został nam makuł konopny, zmieliliśmy ten makuł konopny, powstała nam mąka. Tylko i wyłącznie, moja młoda na przykład piekła w domu jakieś placuszki, tylko i wyłącznie zmieniliśmy jeden składnik w całym menu i to było menu w całym przepisie. I to była mąka. Powstało całkiem nowe pożywienie, całkiem nowy jakiś placuszek pożywania. Dlatego, tak jak Majek już mówił, cała nasza kuchnia jest jeszcze w powijakach. Trzeba wymyślać i przede wszystkim nie bać się, a ile tego wsypać, a ile. Wsyp najpierw pół, później całą i doświadczenie ci pokaże generalnie jak, co, z czym robić. Zaczynamy pisać też książkę z różnymi przepisami do gotowania, żebyśmy też mogli pokazać, co można z tego robić. My jesteśmy świrami konopnymi, siedzimy z konopią bardzo dużo lat i tak już pewnie pozostanie. Skład warto wspomnieć tej mąki. Skład tej mąki to jest 100% mielony makuch konopny. Tutaj nie ma żadnych dodatków. Generalnie w naszych produktach nie ma żadnych dodatków. Jak mamy maść, to ona ma cztery składniki, tak? Wosk pszczeli, olej konopny, oliwę z oliwek i macerat z konopi wykonany na tym. Dlatego korzystając z tych produktów, wiecie, że nawet jeżeli, nie wiem, dziecko to weźmie do ust, to nic mu się nie stanie, bo tam nie ma co mu zaszkodzić. Ewentualnie mogłoby przeczyścić, no bo wiemy, że duże dawki oleju tak działają. Oczywiście na przykład ten olej oprócz walorów kuchennych ma również walory zdrowotne. Jeżeli na przykład poszliście do lekarza i wam powiedział, że macie za wysoki cholesterol, to rozwiązaniem nie jest popierniczać do apteki i kupować Akard czy jakieś inne gówno na rozrzedzenie krwi i na usuwanie cholesterolu, tylko łyżka takiego oleju rano, łyżka takiego oleju wieczorem, konsekwentnie przez 3 miesiące rano i wieczorem. Oczywiście zmiana diety, bo jak będziecie pić taki olej i wpierdzielać golonkę, zapijać browarem, to wiele się nie zmieni. Ale zmiana diety, wprowadzenie takiego oleju na czczo rano i wieczorem, 3 miesiące, udać się znowu na badania i sami zobaczycie, że cholesterol się zredukował. Z pewnością. Tak, w świecie energii nie ma nic za darmo. Żeby wyjąć, trzeba włożyć, więc jak wy zadbacie o swój produkt, to on zadba o was. Jeżeli będziecie dbali o... On się szybciej zepsuje, ale jak będziecie o niego dbali, o jego jakość, to... Trzymając go w lodówce. Trzymając go w lodówce. Więc wtedy wykorzystacie jego 100% moc. Z każdym dniem, czy tam miesiącem pewnie będzie słabnąć jego tam, utleniać się, bo przecież się utlenia. No, my mając tego jakby świadomość, wykonaliśmy
ruchy, żeby zdobyć lodówkę, tak? Wszystkie nasze produkty zaraz po wytłoczeniu są po prostu chłodzone, schowane. Ten proces, można powiedzieć, starzenia się ma wciśniętą pauzę. Dopiero jak taka butelka wychodzi, ta butelka wychodzi z lodówki, nie wiem, na godzinę przed tym, co zostanie do Was spakowane, ponieważ szkło musi odtajeć, musi wyschnąć, żeby można to ładnie oetykietować, ponieważ z etykietami w lodówce nie może stać, bo się nasączają. Ile cennych informacji, konkurencja tam rączki zaciera. Ale teraz się wywalimy 3 razy mniej. No. I to dbamy o tą jakość. Tak samo nasze olejki, wszystkie CBD są trzymane w lodówce do samego momentu spakowania w Wasze paczki. No bo mamy tą świadomość. Moglibyśmy, nie wiem, być leniami, ale nie jesteśmy, to już za nami. Także dbamy o to i możecie mieć pewność, że wszystkie produkty, które pochodzą od nas, mają tą jakość, my o to dbamy, nie puścimy gówna za przeproszeniem, bo byśmy potem nie mogli spać. Spojrzeć w lustro, to każdy produkt prezentujemy spać swoją twarzą, a cenimy sobie swój szacunek. Tyle lat produkowaliśmy, tworzyliśmy o siebie samego, więc nie będziemy psuli jednym ruchem, żeby się tylko schapać i schapić. Tyle lat w biedzie wytrzymaliśmy, że nie jest źle. A potem warto, poza tym warto pokazywać innym, że można iść inną drogą. My już czasem nawet zapominamy o tym, dla nas to wszystko jest takie oczywiste, a dla ludzi jest to potem wyjątkowe, że ktoś robi coś inaczej niż jest według szablonu. No, dlatego jeden zostaje tam mistrzem świata, a inny mistrzem okręgówki. Już tam nie rozdrabniając po prostu na zawody, na przykłady i tak dalej. No bo jeżeli ktoś ma pasję, serce, wizję wkłada w to od początku do końca, to potem ma jakiś wymiar. A jeżeli tylko odtwarzamy czyjeś ruchy, no to wiadomo, jak wymiar jest. Kserokopiarki. Jeszcze tylko 3 słowa. Niby. To jest makuł konopny, czyli pozbyliśmy się oleju, pozbyliśmy się tłuszczu, no bo wycisnęliśmy sobie tłuszcz. A zwróćcie uwagę, jeszcze będzie pokazane z bliska, ile tu mamy jeszcze tłuszcz. Także wartości odżywczych w takim makuchu jeszcze mamy sporo. Chlebek, pieczywo można z tego piec. Zapraszamy piekarnie do współpracy. Gdzie są jakieś kumate piekarnie? Ja się pytam, żeby robić bułki konopne do burgerów konopnych, no bo najpierw musimy mieć podstawę, potem pójdziemy dalej. Także wszyscy kumaci ludzie, odzywajcie się, nie bójcie się. Tylko kumaci, zorganizowani, a nie ja mam pomysł, żeby coś za 2 lata zrobić. Zadzwoń za 2 lata. Jak zrobić? Jak będziemy mieli jeszcze numery telefonu. I funkcjonować. Trzeba działać. Żeby wyjąć, trzeba włożyć. Działajcie. Nie bójcie się, że coś Wam nie wyjdzie, bo... Bo nie wyjdzie na początku. Im więcej razy na początku Wam nie wyjdzie, tym sobie lepiej uzmysłowicie, jak to naprawić, jak to przerobić, jak to zrobić lepiej, żeby to udało się tak, jak macie to w wizji i nie poddawajcie się. A jeżeli znasz swój słaby punkt, czy swojego przedsięwzięcia, to jesteś w stanie to naprawić, wyprostować. Tak. Najcenniejszy klient świata, przyznać się do własnych błędów, czyli spojrzeć, gdzie mamy jeszcze problemy i co musimy w sobie naprawić, nadrobić, żeby być w całości spełnionym, spełnioną istotą. To co, tytułem miłego tańca Straż Miejską z Poznania. Pozdrawiamy, idę przedłużyć bilet. Tak jest. Cześć!